Dlaczego Pieszyce? W Pieszycach dostaliśmy zaproszenie, żeby tutaj zorganizować, jest tutaj nowy obiekt. Chcielibyśmy też wyjść do ludzi z ptakami, nie siedzieć tylko w jednym miejscu, tylko chcielibyśmy pokazywać naszą pasję i chcielibyśmy, żeby innych zarażać tym. Na te mistrzostwa od nas oddziału jest 11 osób. Część osób się rozjechało też w innych kierunkach ze względu na to, że są organizowane mnóstwo wystaw w tym samym czasie i w zależności od tego, co ktoś ma. Czy to są kanarki kształtne, czy to są kanarki kolorowe, czy to są też papugi. To w różne regiony Polski się rozjechaliśmy. Jak wyglądają mistrzostwa? W tej chwili trwa ocena ptaków. Przyjeżdża sędzia, który ocenia ptaki. Zanim te ptaki zostają ocenione, one tutaj muszą być przywiezione od hodowców. To są ptaki jednoroczne, czyli tak naprawdę w 2018 roku ptaki, które się wykluły, mają obrączki założone w wieku 5 dni. Taki piskak ma zakładaną obrączkę z sygnum hodowcy, z numerem kolejnym i z rokiem. Takie ptaki mogą brać udział dopiero w konkursie w tym roku. W następnym roku już nie będą brały udziału. Jak to wygląda dalej? Te ptaki są przywożone od różnych hodowców. Każdy, kto chce się zgłosić na takie mistrzostwa, kontaktuje się z nami, my zapisujemy i te ptaki są wystawiane. My zamawiamy wtedy sędziego w zależności od tego, jakie to są rasy ptaków, ponieważ kanarków mamy bardzo dużo i na tą chwilę występują to jako kolory, jako kształty, jako kanarki śpiewające. W tym roku tutaj nie mamy kanarków typowo śpiewających, są to kształty i kolory. Są także egzotyczne ptaki, takie jak krzyżyk czerwony tutaj, zeberki w różnych mutacjach. Pod uwagę jest brana w zależności od tego, czy jest ptak kolorowy, kształtny czy śpiewający. Jeżeli śpiewający, no to śpiew, ilość tur w zależności od rasy. Jeżeli jest to kolorowy, jest to postawa, jest to upierzenie, jakość pióra, kategoria oraz melanina lub lipochrom, to jest albo ciemne barwy, albo jasne. Przy kanarkach kształtnych figura, w jakiej stoi ptak, jak na przykład są garbuzy, muszą się lekko przygarbić. Jeżeli są to koroniaki, to muszą mieć ładną koronkę. Zupełnie muszą się różnić od glosterów, na przykład, które też występują w koronkach, bo koronka jedna jest okrągła, druga jest taka troszkę jajkowata. I to w zależności od rasy. Każda rasa ma swoją kartę ocen i w ten sposób jest oceniany ptak. Jest kilka nagród dla hodowców. Mamy sponsorów z Quico, mamy sponsorów z Karma Mix, mamy sponsorów z Kankana. Tutaj my jako oddział też mamy część nagród. Dla dzieci mamy medale za konkurs rysunkowy. No i oczywiście wystawa jest otwarta, żeby wszyscy mogli zwiedzić. W dniu jutrzejszym, kiedy będzie już zamknięte, już będzie po ocenie, każdy może przyjść za darmo obejrzeć. Na Dolnym Śląsku tutaj ogólnie jesteśmy oddziałem Wałbrzych, który tak naprawdę duży okrąg hodowców zrzesza, bo mamy i Zżar hodowców i z Wrocławia. Także tutaj jako prężny oddział jesteśmy. Czy to idzie do przodu? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę teraz wypierają zwierzęta, są wypierane przez smartfony i w tą stronę to bardziej idzie. Ale zawsze jakaś nowa krew jest. Najczęściej ciężko powiedzieć. To jest indywidualne podejście hodowców. Tutaj mamy na przykład łuszczaki, ale są też papugi, których nie mamy na tą chwilę. Papugi są kolorowe, a kanarki są raczej w rasie hodowane pod wpływem kształtu. Ale szeki, jak są, to dzieci najbardziej takie szeki kolorowe, żeby były. Czy są ptaki, które osiągają kolosalną kwotę? No, zdarzają się. Z tego, co widziałem, to szczygły syberyjskie potrafią 1400 euro nawet kosztować. Sobota jest zamknięta dla widzów, ale niedziela w pełni otwarta. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy między godziną 10 a 17. Będzie można oglądać wszystkie ptaki, zapytać, dopytać. A czy ptaki będzie można zakupić? Tak, będzie pewnie kilka ptaków, które będzie można zakupić. Ewentualnie na zamknięciu te, które są w klatkach wystawowych, też pewnie część hodowców mogłaby odsprzedać. Ceny będą atrakcyjne? No, ciężko powiedzieć, co jest cena atrakcyjna. Na pewno będzie taniej niż w sklepie.